Witam Państwa. Bogactwo świata. Wszystkie pieniądze świata. No właśnie, ale czy to pieniądze są wyznacznikiem bogactwa? Pieniądze spowodowały rewolucję w ludzkim gospodarowaniu. Bardzo ułatwiły wymianę dóbr w społeczeństwie. Dzięki zastosowaniu pieniądza gospodarki społeczeństw już od starożytności rosły jak na drożdżach. Ale spora grupa starożytnych państw funkcjonowała bez pieniądza. Nie mieli pieniądza, ale mieli banki i rynki finansowe, mieli spółki prawa handlowego, mieli rozbudowane systemy rozliczeń, choć nie nazywały się one pieniądzem. Banki i rynki finansowe były zanim wynaleziono pieniądz. To jest bardzo odległa starożytność. Pieniądz bity spowodował rewolucję w gospodarce. Nasza Europa wyrosła z kultury greckiej, która zbudowała swoją kulturę na wynalazku pieniądza. Można powiedzieć, że u korzeni naszej Europy leży wynalazek pieniądza. To bity pieniądz pozwalał nam się bogacić. Tak, rola pieniądza jest nie do przecenienia w tym ludzkim gospodarowaniu. Ale w historii zawsze brakowało kruszcu, żeby ten metalowy pieniądz wybijać. Dlatego zawsze w historii pieniądz metalowy był fałszowany. Był wybijany coraz mniejszy albo z coraz większymi domieszkami tanich kruszców. Ten fałszowany pieniądz miał coraz mniejszą wartość. Pieniądz w historii był zawsze i stale fałszowany. Używając współczesnego języka, należałoby powiedzieć, że inflacja bywała tak wielka, że niekiedy niszczyła imperia. Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć z powodu inflacji, a dokładniej rzecz biorąc fałszowania pieniądza, braku kruszcu. Opowiemy o tym w wykładzie. Fałszowanie pieniądza i inflacja zawsze towarzyszyły naszemu gospodarowaniu. Nawet w okresie osłabionego standardu złota. Na brytyjskich funtach i amerykańskich dolarach był napis, że są wymienialne na kruszec, na srebro i złoto, że wystarczy z takim banknotem pójść do banku i otrzymamy ekwiwalent kruszcu. Ale badania wykazały, że aż 85% tego papierowego pieniądza nie miało w niczym pokrycia. Aż 85% pieniądza to był pusty, pomalowany papier o wartości makulatury. Ludzie wierzyli w zapewnienia polityków i bankierów i traktowali te papierowe pieniądze z nabożną niemal czcią, a to była zwykła makulatura. Pokażemy na wykładzie dane. Fałszowanie pieniądza i inflacja zawsze towarzyszyły naszemu gospodarowaniu. Na inflacji tracimy wszyscy, żywiciele rodzin. Ciężko pracujemy, odkładamy pieniądze, a potem okazuje się, że co z takim trudem zgromadziliśmy po latach warte jest zaledwie ułamek wartości. Zgromadzone majątki w wyniku inflacji topnieją i znowu trzeba zakasać rękawy i pracować. Pracować, pracować, pracować do śmierci. Tak było zawsze w historii naszej cywilizacji. Największa potęga gospodarcza, Stany Zjednoczone, stale dewaluowała i nadal dewaluuje dolara. Ja wszystkie te dane będę Państwu pokazywał. Dane. Co to znaczy, że stale Stany Zjednoczone dewaluowały i dewaluują dolara? To znaczy, że robią to od samego początku. Pokażemy dane sięgające dwa wieki wstecz, a nawet więcej. Stała dewaluacja dolara i inflacja to jeden z filarów amerykańskiej polityki gospodarczej. Filarów. Ten proces ciągłego drukowania dolara i pomniejszania jego siły nabywczej trwa od zawsze. Ile można dolara drukować? No, dolara drukuje się tyle, żeby tak zwani żywiciele rodzin około 70% swoich dochodów musieli przeznaczyć na koszty utrzymania. Matematyka. Proste? A jaki jest drugi filar amerykańskiej polityki gospodarczej? Cła. Cła są po to, żeby amerykańskie towary były konkurencyjne. Nam w Polsce wmawia się, że mamy być liberalni i mamy otworzyć swoją gospodarkę na obcy kapitał. A Stany Zjednoczone są państwem bardzo mocno protekcjonistycznych.
pokaże to na danych. Tak, pokażemy, że przez całą naszą historię pieniądz był fałszowany. Był fałszowany, ale dzięki temu fałszowaniu pieniądza mogła rozwijać się społeczna gospodarka. Wiem, że to, co mówię, wielu osobom wyda się nieetyczne, ale zadaniem ekonomisty jest powiedzieć prawdę, pokazać dane i powiedzieć prawdę, a nie mamić ludzi oszukańczymi frazesami. Nie muszę kłamać, bo nie jestem politykiem. Czy posiadanie pieniądza świadczy o bogactwie i potędze? Nie, proszę Państwa. Współcześnie posiadanie pieniądza nie jest wyznacznikiem bogactwa, ani tym bardziej potęgi, i będę to pokazywał. Gdyby posiadanie pieniądza było wyznacznikiem bogactwa i siły, to Chiny już teraz by świętowały liderowanie światowej gospodarce. Bo przecież wystarczy sprzedać Stanom Zjednoczonym swoje wyroby i zbierać otrzymane pieniądze. A Chiny są największą fabryką i wszędzie sprzedają. I mają horrendalne zyski. Ale do bogactwa i do odgrywania roli lidera w gospodarce światowej Chinom jeszcze bardzo, bardzo daleko. Pokażę Państwu na danych, dlaczego Chiny nie staną się światowym liderem. Ani dzisiaj, ani jutro, ani przynajmniej przez najbliższe pół wieku. Choćby nawet miały gospodarkę kilka razy większą od Stanów Zjednoczonych. Właśnie, pokażę, czym jest bogactwo i jak je mierzyć. I pochylimy się wspólnie nad tą gospodarczą przyszłością świata. Czy czeka nas dobrobyt? Czy będziemy wszyscy bogaci? Zapraszam Państwa na drugą część wykładu o bogactwie, o wszystkich pieniądzach świata.